K-Smile Twój Zdrowy Uśmiech jest prywatną praktyką stomatologiczną w Zgierzu. W gabinecie zastosowaliśmy najwyższej jakości nowoczesne, zaawansowane technologicznie sprzęty i narzędzia wiodących zagranicznych marek. Używając wysokiej klasy materiałów oraz nowych technik i narzędzi, gwarantujemy najwyższą jakość leczenia, które popieramy naszą wiedzą i doświadczeniem. W gabinecie świadczone są usługi ze wszystkich dziedzin stomatologii. Do każdego pacjenta podchodzimy indywidualnie, starając się jak najdokładniej zrozumieć, doradzić i pomóc w danej sytuacji. K-Smile. Razem zadbajmy o Twój zdrowy uśmiech. Aleczęści.pl to niezawodny i nowoczesny serwis samochodowy oraz najtańszy w internecie sklep z częściami. Autoserwis oferuje kompleksową obsługę pojazdów, w tym m.in. geometrię 3D, diagnostykę komputerową, obsługę klimatyzacji, wymianę rozrządów, elementów zawieszenia i układów hamulcowych. Internetowy sklep www.aleczęści.pl oferuje ponad 100 tysięcy części do wszystkich marek w jednym miejscu po niezwykle atrakcyjnych cenach. Celny dobór części jest bardzo łatwy dzięki katalogowi TechDoc. Zakupy poza formą wysyłkową można odebrać także osobiście w sklepie. Autoserwis i sklep aleczęści.pl, Zgierz, ulica Aleksandrowska 75, telefon 514 115 415, www.aleczęści.pl. Bystrzak, Akademia Twórczego Rozwoju. Chcesz, by dziecko bystre było, przy tym świetnie się bawiło? Aby wiedzę zdobywało, mądre rzeczy poznawało? Wiesz, gdzie udać się należy, więc niech słucha, kto nie wierzy. Bystrzak wiedzę przekazuje, wolny czas organizuje. W ofercie mamy zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat, zajęcia kulinarne dla dzieci, zajęcia plastyczne, zumbę dla dzieci. Organizujemy również twórcze urodziny, ferie i wakacje. Zapraszamy! 5 numerów w jednym abonamencie już za jedyne 55 zł i rozmawiasz ile chcesz ze wszystkimi. Internet Ultra LTE od 10 zł miesięcznie, iPhony od złotówki, miksy z telefonami od 20 zł miesięcznie, pakiety telewizyjne i HBO w abonamentach. Do umów upominki i nagroda główna, 3-dniowy pobyt w spa dla dwóch osób. To wszystko w salonie Play przy placu Kilińskiego pod filarami. Salon zaprasza, przyjdź i sprawdź, czekamy. Regulamin i szczegóły oferty dostępne u sprzedawcy. Dobry wieczór, jest środa, 4 stycznia, Emila Okupska. Zapraszam na wydarzenia Telewizji Centrum. Dziś w serwisie będzie m.in. o ostatniej z 2016 roku sesji Rady Miasta Zgierza. Pytanie do prezydenta w sprawie wysokości darowizn, które przekazywane są przez spółki miejskie na rzecz budżetu miasta, o wysokości tych darowizn. A także już w przyszłym roku zgierski zasób lokali komunalnych zwiększy się o blisko 50 mieszkań. Te osoby, które dziś mieszkają w trudnych warunkach, a rzetelnie płacą. Chociażby takie osoby będą miały uprawnienia do tego, aby spróbować znaleźć swoje nowe miejsce w tymże bloku. Jeden z najbardziej pracowitych radnych, któremu nigdy nie można było nic zarzucić. Tak wspominano Jerzego Nastalczyka, który zmarł w wieku 68 lat. Wczoraj tłumy zgierzan żegnało na cmentarzu Piotra Skargi, społecznika radnego Rady Miasta Zgierza, przewodniczącego i sekretarza Rady Powiatowej SLD w Zgierzu. Jerzy Nastalczyk był człowiekiem zasłużonym dla zgierskiego samorządu. Pełnił funkcję radnego Rady Miasta Zgierza w latach 1994-2006, a od 1998 roku przewodniczącego Komisji Statusowo-Prawnej. Po zakończeniu czwartej kadencji Rady Miasta Zgierza kontynuował współpracę z Komisją Statusowo-Prawną, już jako ekspert, służąc swoją wiedzą i radą. Wielokrotnie wyróżniany za swoje zasługi dla samorządu, w tym medalem Zasłużony dla Miasta Zgierza, nadanym z okazji 25-lecia samorządu. Był też symbolem zgierskiej lewicy, pełniąc w przeszłości funkcje we władzach krajowych i powiatowych, m.in. przewodniczącego i sekretarza Rady Powiatowej SLD w Zgierzu, a od kwietnia 2016 roku wiceprzewodniczącego Rady Powiatowej SLD, gdzie odpowiadał za sprawy samorządu. Niestrudzony działacz, niestrudzony w swojej organizacji pracy człowiek, solidny, z zamiłowania prawnik, chociaż był technikiem, włókiennikiem, ale sprawy prawnicze,
Komisja Statutowo-Prawna Rady Miasta Zgierza to było jego hobby. I taki zostanie w naszej pamięci. Solidny, uczciwy, uczynny, zawsze z chęcią pomocy dla innych. Właśnie wczoraj też się spotkaliśmy z takimi opiniami, że to był jeden z najbardziej pracowitych radnych. Tak. No tak można powiedzieć. Jerzy był samotnym człowiekiem. Dla niego rodziną, właściwie wszystkim, to była praca społeczna, praca polityczna. I tak należałoby go zapamiętać. Znany był również ze swojej działalności medialnej. Przez lata prowadząc i redagując Tygodnik Zgierski, był niezawodnym redaktorem naczelnym, dzięki któremu Tygodnik ukazywał się regularnie bez względu na trudności. Od 1980 roku nieprzerwanie należał do Towarzystwa Przyjaciół Zgierza. Radni zdecydowali na ostatniej sesji, że lokatorzy mieszkań komunalnych będą mogli uzyskać pomoc w spłacie długów za czynsz i opłaty. Przy spłacie części zadłużenia pozostała jego część zostanie umorzona po spełnieniu określonych warunków. Nowe rozwiązania mają pomóc przede wszystkim tym mieszkańcom, którzy są zadłużeni od dłuższego czasu. Mieszkańcy Zgierza mogą składać wnioski o częściowe umorzenie długów czynszowych w lokalach komunalnych. Chodzi o program restrukturyzacji zadłużenia, który ma pomóc w spłacie długów lokatorom mieszkań komunalnych. Program zakłada, że po spełnieniu określonych warunków przy spłacie części zadłużenia, pozostała jego część zostanie umorzona. Restrukturyzacja zadłużenia dokonywana będzie według dwóch wariantów. Pierwsza opcja to umorzenie zadłużenia w wysokości 70% w przypadku, jeśli dłużnik dokona jednorazowej spłaty pozostałej części zadłużenia. W terminie 3 miesięcy od dnia podpisania porozumienia. Dłużnicy mogą skorzystać także z drugiego wariantu. Umorzenie 50% należności i rozłożenie pozostałych należności na 36 rat, tak aby również zachowywać możliwość bieżącego płacenia za swój lokal mieszkalny. Myślę, że to jest ciekawa inicjatywa stosowana nie tylko czy będąca do zastosowania w naszym mieście, ale również, która spotyka się z dużym zainteresowaniem w innych miastach w całej Polsce. Do programu mogą przystąpić osoby posiadające zadłużenie dłuższe niż 6 miesięcy. Przedsięwzięcie ma na celu przeciwdziałanie powstawaniu zaległości czynszowych oraz pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej w utrzymaniu dotychczas zajmowanych lokali. Na sesji zajęto się także sprawami pasażerów, którzy na co dzień korzystają z komunikacji tramwajowej. Od lat linia 16 oraz 46 czeka na generalny remont. W ostatnim czasie torowisko na jednym z odcinków jest w katastrofalnym stanie, a to stwarza spore niebezpieczeństwo. Będę tylko miał jeden temat, który poruszę na tej sesji, dotyczący tramwaju od Chełmów do Kuraka. Jest tam duże niebezpieczeństwo zagrażające bezpieczeństwu dla ludzi, pasażerów jeżdżących i temu tematowi poświęcę. Jesteśmy w trakcie uzgadniania z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Łodzi, aby umówić się na spotkanie wiążące po nowym roku, takie, które by mogło określić warunki, w jakich będziemy możliwość przeprowadzenia pewnych czynności związanych z remontem torowiska lub też określenie zakresu tego niezbędnego remontu do momentu, kiedy wspólnie z samorządami ościennymi uda nam się po kooperacie występować o jakiekolwiek zewnętrzne środki na globalny remont. Miasto planuje w tym roku wykonać te najbardziej potrzebne remonty infrastruktury tramwajowej, aby można było bez przeszkód korzystać z tego jakże ważnego dla nas środka komunikacji. Choć była to sesja między świętami a nowym rokiem, to opozycja wcale nie zamierzała odpoczywać. Radny Andrzej Mięsok przygotował kilka zapytań do prezydenta. Dzisiaj będę składał 3 interpelacje. Jedna interpelacja będzie dotyczyła pytania do prezydenta w sprawie wysokości darowizn, które przekazywane są przez spółki miejskie na rzecz budżetu miasta, o wysokości tych darowizn. Druga interpelacja będzie dotyczyła efektów podpisania umowy z firmą Arvato Polska. Tam to porozumienie było podpisane i miało dać pracę około 800 mieszkańcom naszego miasta. Oraz interpelacja w sprawie inwestycji, które są szeroko, taka akcja jest informacyjna o inwestycjach wykonanych w 2015 i 2016. Chodzi mi dokładnie o zakres rzeczowy, termin wykonania i kwoty z budżetu, które były przeznaczone na te inwestycje. Na te interpelacje prezydent odpowie na piśmie, a przed nami już styczniowa sesja i to ta najważniejsza, bo w porządku obrad znajdzie się głosowanie nad budżetem na 2017 rok. W budynku szkolnym przy ulicy Chemików powstaną mieszkania komunalne. W ramach inwestycji utworzonych zostanie 48 lokali, a pierwsi zgierzanie będą mogli wprowadzić się do nich już w 2018 roku.
Koncepcja zaadaptowania budynku po dawnym internacie, który przez długi czas nie był użytkowany, pojawiła się już kilka lat temu. Ale dopiero od połowy grudnia zeszłego roku w budynku przy ulicy Chemików rozpoczęto prace demontażowe i rozbiórkowe. To jest inwestycja miasta, finansowana częściowo ze środków zewnętrznych z Banku Gospodarstwa Krajowego, to jest 40% tych środków, 60% to są środki własne gminy. Inwestycja kształtuje się tutaj w kosztach około 3,5 miliona złotych. Będą tam nowe mieszkania, tych lokali ma być 48, 9 lokali ma być jednopokojowych, 36 lokali ma być dwupokojowych. Lokale te będą miały różne powierzchnie, najmniejsze 24 metry kwadratowe, największe 45 i większość tych lokali będzie powyżej 40 metrów kwadratowych. Co ważne, lokale przy ulicy Chemików nie będą na sprzedaż, a zasilą Zgierski Zasób Mieszkań Komunalnych. W pierwszej kolejności takie lokum będą mogli otrzymać zgierzanie, którzy systematycznie płacą czynsz i są najemcami w dużej mierze już wyeksploatowanych kamienic będących własnością miasta. Z kolei w pozostawionych przez nich mieszkaniach zakwaterowane by zostały osoby na przykład po nakazie eksmisji. Sporą grupę osób, które mają orzeczone eksmisje, chociażby z powodu tego, że nie płacą czy nie płaciły regularnie czynszu, a dziś mieszkają nadal w tych dużych dosyć mieszkaniach i wtedy moglibyśmy po prostu te eksmisje wykonać i znaleźć dla nich lokale, które musimy jako gmina dostarczyć. Bo umówmy się, że przydział nowych mieszkań w pełnym standardzie w wyremontowanym budynku, no to raczej musi być jako nagroda, a nie miejsce, gdzie będziemy eksmitować osoby, które już dzisiaj na przykład nie płaciły. Także chcemy tutaj wyciągnąć rękę w kierunku mieszkańców, tych solidnych mieszkańców naszego miasta. Zasiedlenie mieszkań przy ulicy Chemików rozpocznie się na początku 2018 roku. Póki co regulamin procesu naboru nie jest jeszcze gotowy. Będziemy cały program ogłaszać. Jest jeszcze ten proces naboru, nie jest jeszcze przygotowany. Będzie to poprzez także pewnie Państwa telewizję oczywiście ogłoszone w ten sposób i możliwość składania wniosków. W naszym mieście lista osób oczekujących na mieszkania komunalne wynosi ponad 200 rodzin. Tego rodzaju inwestycja, choć nie zaspokoi wszystkich potrzeb, to pozwoli na zmniejszenie nieco tej kolejki. Zgierskie Szkoły inkubatorem cyfrowych kompetencji uczniów przydatnych w zawodach przyszłości. Tak nazywa się projekt, który zakłada m.in. powstanie w placówkach oświatowych na terenie Zgierza pracowni nauczania przedmiotów przyrodniczych czy informatycznych. 5 zgierskich szkół podstawowych 1, 4, 5, 10 i 11 będzie mogło korzystać z nowoczesnego sprzętu komputerowego oraz multimediów do nauczania języka angielskiego. Zgierskie szkoły dostaną po 13 zestawów komputerowych z oprogramowaniem, dostaną także urządzenia wielofunkcyjne z możliwością kolorowego wydruku. Tam będą także drukarki 3D, ale to nie wszystko, bo będą także urządzenia do projekcji emisji dźwięku, będą też taki, będzie sprzęt do zabezpieczenia zawartości komputera do przesyłania danych. Dodatkowo klasy zostaną doposażone m.in. w przyrządy do obserwacji, pomiaru i dokonywania doświadczeń, rzutniki, akcesoria laboratoryjne, preparaty biologiczne. To oczywiście pozwoli na poznawanie lepsze nauki, jak również wykorzystywanie aktywnego włączania się dzieci ze szkół, ze naszych placówek oświatowych w rozwój tej dziedziny edukacji. Mam nadzieję, że to też nie jeden z ostatnich naszych projektów, bo ciągle aktywnie uczestniczymy i włączamy się w kolejne możliwości zdobywania środków finansowych. Zależne jest to często od tego, czy te środki, te programy są uruchamiane, ale jak już widać, wystartujemy, to rzeczywiście pozyskujemy fajne elementy, co będzie dodatkowym elementem związanym przy termomodernizacji z takim aktywnym wykorzystaniem i dokształceniem dzieci i młodzieży. Sprzęt będzie służył do prowadzenia dodatkowych, bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych, a sam projekt przewiduje również szkolenia w zakresie dydaktyki dla nauczycieli. Umowa podpisana przez Zgierski Magistrat na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wynosi ponad 1 300 000 zł. Również na dziś przygotowałam dla Państwa porcję wydarzeń kulturalnych, z których warto skorzystać podczas najbliższego weekendu.
piątek 6 stycznia odbędą się uroczystości objawienia pańskiego Orszak Trzech Króli. Idźcie i głoście. W programie o godzinie 11.30 uroczysta msza święta, która odbędzie się w parafii Matki Bożej Dobrej Rady. Następnie spod kościoła wyruszy orszak w kierunku kościoła pod wezwanie świętej Katarzyny i złożenie darów pod szopką. Na koniec przejście na plac Jana Pawła II i wspólne kolędowanie. Również w piątek parafia ewangelicko-augsburska w Zgierzu o godzinie 16 zaprasza na koncert kolęd. Podczas wydarzenia wystąpią dwa zespoły. Żeński chór kameralny Presto oraz zespół wokalny Subito. Oprócz zaproszonych gości tradycyjnie wystąpi ewangelicki chór Konkordia, wstęp wolny. 7 stycznia o godzinie 15 Zgierski Uniwersytet III wieku zaprasza do Miejskiego Ośrodka Kultury na wielką czarodziejską podróż z latającymi babciami. W tę podróż zgierskie seniorki chcą wyruszyć z najmłodszymi zgierzanami, czyli dziećmi. W programie Wośpowa Loteria Fantowa, malowanie i zjadanie podróżnicze pląsy i Wośpowa Wyspa Słodkości. Natomiast w niedzielę o godzinie 19 w kościele pod wezwaniem świętej Katarzyny w Zgierzu odbędzie się koncert kolęd w wykonaniu Urszuli. Wstęp wolny. Wygląda na to, że prawdziwa zima nadchodzi wraz z nowym rokiem. Zapraszam na prognozę pogody dla naszego powiatu. W nadchodzących dniach czekają nas duże zmiany w pogodzie. Jutro i w piątek w naszym regionie będzie sucho, będzie wiele momentów, w których na niebie nie będzie chmur. Synoptycy zapowiadają w ciągu dnia temperaturę maksymalną do minus 5 stopni Celsjusza, a w nocy do 16 kresek poniżej zera. W sobotę słupki rtęci pokażą do minus 7 kresek. I to wszystko, co przygotował dziś dla Państwa zespół redakcyjny wydarzeń. Na kolejny serwis informacyjny zapraszam w poniedziałek o 18.30. Życzę Państwu miłego wieczoru i udanego weekendu. Dobranoc. Zarząd Stowarzyszenia Telewizji Kablowej Centrum Zgierz zaprasza wszystkich abonentów do podpisywania nowych umów abonenckich na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telewizji kablowej DVB-C, obowiązujących od 1 stycznia przyszłego roku. Umowy do podpisu czekają na Państwa w Biurze Obsługi Klienta przy ulicy Lechonia 2. Tam także znajdziecie Państwo wszelkie dodatkowe informacje dotyczące nowej oferty. Zachęcamy także do odwiedzania naszej strony internetowej www.centrum.zgierz.pl. Do wynajęcia jest lokal biurowy na pierwszym piętrze w siedzibie Stowarzyszenia Telewizji Kablowej Centrum Zgierz przy ulicy Lechonia 2. Lokal składa się z pomieszczenia o powierzchni 15,3 m2 oraz z zabudowanego holu o powierzchni 7,8 m2 i o wysokości 4,5 m. Dostęp do łazienki, jedno wspólne wejście. Lokal w dobrym stanie, gotowy do wprowadzenia. Okna PCV, centralne ogrzewanie, na podłogach płytki gresowe, terakota w łazience, system alarmowy, system monitoringu, podlicznik energii elektrycznej, możliwość świadczenia odpłatnie usługi internetowej. Idealny obiekt dla osób, które chcą prowadzić działalność gospodarczą z niskimi kosztami utrzymania wynajmowanego lokalu. Cena 10 zł za metr kwadratowy, czyli 231 zł netto na miesiąc plus centralne ogrzewanie oraz ryczałt za wodę i ścieki. Stowarzyszenie Telewizji Kablowej Centrum Zgierz oferuje do sprzedaży sieć telewizji kablowej i stację czołową analogową w Strykowie w rejonie ulicy Stary Rynek. Sieć obejmuje budynki wielorodzinne, okablowanie koncentryczne. Cena do uzgodnienia. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 42 716 16 90 wewnętrzny 205 lub drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@centrum.zgierz.pl.